No, cieszą te punkty na pewno. Również ta bramka strzelona w końcu w tym sezonie w Gdańsku. Tego mi brakowało. No i tylko te 3 punkty, nic więcej. Czyli bramka miała też super sytuację w drugiej połowie. Nie wiem, czy tam był rzut rożny, może się protestowali, jak to opowiedz, jak to było. Znaczy, tam mogłem do Piotrka odgrywać i chyba to by było lepsze rozwiązanie, dlatego że wyjął tam bramkarz, a prawdopodobnie no, pochciwiłem się, jak to mówicie. Pochciwie? No tak wyszło. Posępiłem, czy po prostu samolubnie zagrałem, mogłem tam Piotrka dojrzeć rzeczywiście, no ale był mi wynik 2-0, bez konsekwencji, także no, powiedzmy, że mogłem na to pozwolić sobie w tym momencie. Ja tutaj chciałem tylko zaznaczyć, że Maciek, tam mieliśmy taki plan awaryjny, bo bardzo fajnie się prezentował w przodzie i mieliśmy, gdyby tej bramki po prostu w pierwszej połowie nie zdobył, to duże prawdopodobieństwo, że drugą połowę rozpocząłby jako nominalny napastnik, ale to za tą akcję naprawdę, pomimo że nie zakończył jej skutecznie, należy mu się brawa, no takich akcji to naprawdę czasami na ligowych boiskach po prostu się nie ogląda, ale to tylko świadczy o tym, że drzemie w nim ogromny po prostu potencjał i będziemy pracowali, żeby ten potencjał był wykorzystywany tak jak w dzisiejszym spotkaniu, bo mam nadzieję, że nikt nie ma pretensji dzisiaj do Maćka za to, że strzelił bramkę, że wykreował parę rzeczy, że cały czas można powiedzieć terroryzował. Panie trenerze, może złe określenie, terroryzował tutaj prawą stronę Warty Poznań. Był bardzo aktywny, szukał gry i nie tylko do nogi, ale również i na wolne pole i szukał strzału, także no, tak jak nowocześni grający skrzydłowy powinien grać. No, rzadko się tak indywidualnie oceniam, ale akurat się znalazło, że tu siedzi, no to dwa słowa na temat jego gry można powiedzieć, także na omówieniu meczu już ciebie nie będę mówił. Się Maćka jakieś chyba 2 czy 3 tygodnie temu był tutaj Paweł Buzała i mówił, że Lechia przegrywa, to winni są Buzała i Rygalski. Co ty na to, jakbyś rozwinął to myśl, czy w ogóle też tak myślisz? Myślę tak samo jak Paweł. No, powtórzę się tutaj, dlatego że właśnie tak jest, jak dotychczas przeglądałem po prasy, teraz staram się już to rzadziej robić, omijam to, wiem, że negatywnie jestem cały czas tutaj jakoś obsmarowywany z Pawłem, także tak samo przez kibiców. Dlatego cieszy mnie, że ty dzisiaj Paweł strzelił, że ja, że razem mogliśmy znowu pokazać, że wcale nie jesteśmy tacy słabi i tyle. Jeszcze macie się poza boiskiem też razem? Czy? Oczywiście, no na stopie przy takiej koleżeńskiej na pewno trzymujemy jakieś kontakty, także